Witamy serdecznie. W całej Polsce trwają Światowe Dni Młodzieży w diecezjach, a my dziś gościmy młodych Australijczyków. A wczoraj w diecezji kieleckiej przedstawiciele prawie wszystkich kontynentów wybrali się na pielgrzymkę do Wiślicy, miejsca, gdzie jeszcze prawdopodobnie przed chrztem Mieszka odbył się chrzest plemienia Wiślan. Był czas na zabawę i wspólną modlitwę. Dzień w Górnie rozpoczął się od mszy świętej. Liturgię po raz pierwszy w historii tej parafii odprawiono w języku hiszpańskim. Mam nadzieję, że pokażemy im całe nasze polskie serce i to, że czekamy na nich, na Ojca Świętego. Mieszkańcy miejscowości z radością przyjęli pielgrzymów zza oceanu. Wszystko mi się w Polsce podoba. Jesteśmy traktowani w szczególny sposób. Dostajemy pyszne rzeczy do jedzenia i niczym nie musimy się przejmować. Jestem zachwycony. Jesteśmy zaskoczeni serdecznością Polaków. Gospodarze od początku troszczą się o nas. I to wspaniałe jedzenie, aż ślinka cieknie. Po wspólnym posiłku pielgrzymi wyruszyli do czterech kościołów położonych w pobliżu Wiślicy. Trasę przebyli śpiewająco. U stóp Matki Bożej Uśmiechniętej dziękowali za swój sakrament chrztu. Jestem tutaj, by dzielić się swoją wiarą, żeby spotkać innych i zjednoczyć się z nimi. Przyjechaliśmy do Polski, aby pogłębiać naszą wiarę oraz odwiedzić ojczyznę Jana Pawła II i siostry Faustyny Kowalskiej. Wyprawa zakończyła się występem zespołów z regionu świętokrzyskiego. Osiem żon mający, może dziewiątą babę uda. Teatr Kasztelański pokazał zagranicznym gościom widowisko historyczne Upra źródeł wiary. Nie tak dawno, bo w lipcu 2008 roku podczas Światowych Dni Młodzieży w Sydney australijskie rodziny gościły młodych pielgrzymów z Polski. A my dziś w naszym studiu gościmy młodych Australijczyków z Perth. Witamy was bardzo serdecznie. Jak przyjęła was Polska? Polska przyjęła nas bardzo gościnnie. Wszystkie rodziny są bardzo zadowolone, że mogą nas gościć. Bardzo dobrze nas karmią polskim jedzeniem. Tak więc jest naprawdę cudownie. Najważniejszym celem waszego pobytu są oczywiście Światowe Dni Młodzieży i spotkanie z papieżem Franciszkiem w Krakowie, ale na pewno macie także plany dotyczące zwiedzania Polski. Co chcielibyście zobaczyć, na przykład w Warszawie czy w Krakowie? W Perth, skąd pochodzimy, pamiętajmy, że Australia to kraj dosyć młody, dlatego nas fascynuje oglądanie krajów, które mają dziedzictwo wielowiekowe, wielowiekową kulturę. To jest dla nas bardzo ekscytujące przeżycie. Również spotkanie z pielgrzymami z całego świata to coś wspaniałego, na co czekamy i czym bardzo się cieszymy. A podczas Światowych Dni Młodzieży w Sydney w 2008 roku papież Benedykt apelował do młodych ludzi z całego świata, aby mieli odwagę być świętymi. Co dla was oznacza być świętym? Tak osobiście. Bycie świętym, dla mnie osobiście, jak ja to rozumiem, chodzi o to, żeby być po prostu dobrą osobą w naszym życiu rodzinnym, towarzyskim, zawodowym. Trzeba pamiętać o wartościach chrześcijańskich i dawać dobry przykład tych wartości. To oczywiście często jest trudne, ale trzeba właśnie mieć tę odwagę, która jest niezbędna, żeby dzielić się wiarą. A jak przygotowywaliście się do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie? Odbyliśmy wiele spotkań grupowych, przygotowawczych. Oczywiście dużo modliliśmy się, staraliśmy się podejść do tego od strony duchowej. Pamiętam, że w czasie zajęć grupowych omawialiśmy również kwestie związane z podróżą, z pakowaniem się do tej podróży. Na pewno wiele rozmawialiście także o miłosierdziu, bo to jest najważniejszy temat Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Czym jest dla ciebie miłosierdzie? Dla mnie miłosierdzie to wszechobecna miłość i umiejętność wybaczania. To bezwarunkowa miłość do Boga. To bezwarunkowa miłość do ludzi, bez względu na to, jakimi są. Ta miłość do bliźniego. Tak ja to rozumiem osobiście. Bardzo cieszę się, że jestem tutaj w Polsce. I tutaj również chciałabym zarażać tym miłosierdziem. Polacy myślę, że są bardzo miłosierni. Przyjęli nas tutaj naprawdę fantastycznie.
Również do Gniezna przyjechali wczoraj pierwsi pielgrzymi i już zdążyli się z mieszkańcami miasta zaprzyjaźnić. Jako pierwsza na dni w diecezji dotarła do Gniezna młodzież z Niemiec. Po południu dojechali Libańczycy, a w nocy Holendrzy. Przyjmujemy około 1000 osób. Jest to teren 17 parafii. Kolejni pielgrzymi wciąż do Gniezna dojeżdżają, a inni już się integrują. I poznają Polskę z tej najweselszej strony. Uwielbiam waszą muzykę. Szczególnie do gustu przypadł mi ten klasyczny taniec. Nie pamiętam nazwy. Taki królewski ruch. Bardzo mi się podoba. Kochałam Jana Pawła II i zawsze chciałam przyjechać do kraju, z którego pochodzi. To dla mnie nowe, wspaniałe doświadczenie. Ta zabawa rozluźniła atmosferę. Przekazaliśmy sobie tego Pana Jezusa, który tam gdzieś w środku w nas jest. Pielgrzymi z Brazylii i Libanu spędzili już pierwszą noc u polskich rodzin. Są pod wrażeniem nie tylko polskich potraw. Uwielbiam kiełbasę i bigos. Z rodziną, u której mieszkam, całą noc rozmawialiśmy o Libanie. To był cudowny czas. Wymieniliśmy się upominkami. Przed pielgrzymami weekend w Gnieźnie. Zwiedzą najważniejsze zabytki miasta, a potem ruszą w Wielkopolskę. W planach są m.in. Żnin, Biskupin i Murowana Goślina. W niedzielę wieczorem wyjazd do Krakowa. Chcę lepiej poznać wasz kraj i myślę, że Polacy także skorzystają z tej wymiany kulturowej. Fernanda zna atmosferę Światowych Dni Młodzieży, bo nie pierwszy raz w nich uczestniczy. W Rio byłam wolontariuszką. Kocham Polskę, jedzenie i Polaków. Wspaniale nas powitali. Nasi goście z Australii spędzili w samolocie 16 godzin. Nie ma się co dziwić. W Polsce przecież o antypodach mówimy wtedy, kiedy chcemy powiedzieć, że coś jest bardzo, bardzo daleko. Co było waszą najważniejszą motywacją, najważniejszą przyczyną, aby przebyć tak daleką drogę i przybyć tu do Polski? Dla mnie najważniejszą motywacją była oczywiście możliwość spotkania z papieżem, zobaczenia papieża na żywo. Chciałbym również spotkać się z katolikami z całego świata. Obecność tutaj daje mi taką możliwość. Zawsze też miło jest zwiedzić inny zakątek globu. Co więcej, zawsze chciałem odwiedzić Polskę, odwiedzić Europę Środkowo-Wschodnią ze względu na ciekawą historię, ciekawą kulturę, po to, żeby więcej zrozumieć na temat cywilizacji tutejszej i po prostu, żeby zrozumieć więcej na temat świata. Chciałbym jeszcze dodać, że Jan Paweł II to bardzo ważna dla mnie postać. Jan Paweł II oczywiście był z Polski. Jest to chyba najważniejszy święty dla mnie osobiście i jest to dla mnie wielki zaszczyt, że mogę być teraz w kraju, skąd pochodzi Jan Paweł II. To dla mnie szczególna rzecz. A co wiedzieliście o naszym kraju przed przyjazdem do Polski? Poza postacią Jana Pawła II oczywiście. Tak naprawdę nie wiedziałam wiele na temat Polski, szczerze mówiąc, ale to była dla mnie motywacja, żeby tutaj przyjechać, żeby poznać historię waszego kraju, żeby odwiedzić muzea, odwiedzić różne ciekawe miejsca, żeby dowiedzieć się czegoś o polskiej kulturze. Dla mnie Polska była takim miejscem, o którym nie wiedziałam za dużo, a teraz już zdobywam informacje i to jest naprawdę fajne doświadczenie. To święty Jan Paweł II powołał do życia Światowe Dni Młodzieży. Teraz spotykamy się z papieżem Franciszkiem. Gdybyście mieli okazję spotkać się z papieżem osobiście, nawet w cztery oczy, i zadać papieżowi jedno pytanie, jak ono by brzmiało? Oj, to jest naprawdę trudne pytanie. Taka okazja do spotkania z papieżem to coś fantastycznego. Zadałabym mu pytanie, w jaki sposób dotrzeć do Boga, jak znaleźć Boga. Zapytałabym też o niebo, w jaki sposób iść przez życie, aby na koniec trafić do nieba. W jaki sposób przeżywać swoje życie, żeby oddawać się również innym i czerpać z tego życia satysfakcję? Myślę, że takie byłyby pytania. Jak znaleźć Boga przede wszystkim? A jak brzmiałoby twoje pytanie?
Myślę, że zadałbym bardzo podobne pytanie. Na pewno zapytałbym też, w jaki sposób sprawić, żeby moja wiara była głębsza. Ja jestem psychologiem z zawodu, więc na pewno bardzo ciekawiłyby mnie takie kwestie, jak na przykład, w jaki sposób połączyć sferę duchową ze sferą mentalną i w jaki sposób mogę sprawić, że moja wiara będzie jeszcze głębsza. Jak zarządzać swoją wiarą? Tak bym zapytał. Mieszkając w Australii, żyjecie w społeczeństwie, gdzie tylko 25% ludzi to katolicy. Ponad 10% to ludzie kompletnie niewierzący. Jak ewangelizować takie społeczeństwo? Jak ewangelizować przede wszystkim swoich rówieśników? No cóż. Nic mi nie przychodzi do głowy. Trudne pytanie. To może koleżanka odpowie. Rzeczywiście jest rzeczą dość smutną, że tak wyglądają te odsetki w Australii. W Polsce bardzo podoba mi się to, że ta wiara jest tak żywa. Ale myślę, że w Australii jest wielki potencjał, żeby zwiększyć odsetek ludzi wierzących czy praktykujących. Jedna z australijskich świętych powiedziała, że sami musimy zaangażować się w ten proces ewangelizacji. Trzeba pokazywać swoją miłość do Boga. Trzeba na pierwszym miejscu stawiać potrzeby innych, a dopiero potem potrzeby własne. I w ten sposób krok po kroku łączyć się z Bogiem. Bardzo dziękuję wam za rozmowę i życzę jak najlepszego pobytu w naszym kraju i owocnego spotkania z papieżem Franciszkiem. A teraz relacja z Siedlec, gdzie na powitanie pielgrzymów zabrzmiały nawet trąby jerychońskie. W Siedlcach również pielgrzymi rozpoczęli wspólne świętowanie od tradycyjnego polskiego poloneza. Korowód poprowadzili młodzi tancerze z zespołu Chodowiacy. Przedstawiliśmy tańce krakowskie, biłgorajskie oraz rzeszowskie. I żeby po prostu przybliżyć tutaj przyjezdnym obcokrajowcom naszą kulturę, nasze obyczaje. Przyjemnie jest po prostu występować do takiej publiczności i przekazywać im tę radość, która wypływa właśnie z tańca i z muzyki folklorystycznej. Na scenach w centrum miasta i na siedleckich Błoniach był czas na wspólne śpiewanie i okazja, by podziwiać artystyczne pokazy przygotowane przez młodych pielgrzymów z 5 kontynentów. To wspaniała okazja, żeby poznać nasz kraj, chociaż to tylko okruchy tego, co robimy u siebie. Przed przyjazdem przygotowywaliśmy śpiewy i tańce, no i prezenty dla rodzin, które nas przyjmą. Podczas wspólnego świętowania zabrzmiał dźwięk trąby jerychońskiej. To symboliczne nawiązanie do burzenia murów, które dzielą chrześcijan. Nazwa diecezji na czas Światowych Dni Młodzieży to brzmi Jerycho, dlatego że tutaj padły mury takiego przenośni, biblijnego Jerycha, gdyż została tutaj zawiązana unia między Kościołem prawosławnym a Kościołem katolickim, czyli powstał Kościół neounicki. Podczas weekendu na pielgrzymów w Siedlcach czeka jeszcze wiele atrakcji, koncerty, spotkania biblijne i zwiedzanie ciekawych miejsc w regionie. Ja czekam oczywiście takiej Bożej łaski, dla siebie, dla całej naszej grupy, dla wszystkich tutaj ludzi. I też czekam na nowe znajomości, bo dla młodzieży to jest ważne. Anioł stróż pilnuje duszy! Bardzo lubię Siedlce i mieszkańców tego miasta. Wszystko tu jest wspaniałe. Od najmniejszej do największej rzeczy, bo wszystko jest przygotowane z miłością. Już za chwilę nasi goście z Australii wyruszą dalej poznawać i odkrywać Polskę, a my z Państwem zobaczymy się jeszcze dziś, tuż po wiadomościach. Zapraszam serdecznie.